Siemaneczko, brygada. Chciałbym pokazać, że auto w warunkach zimowych można umyć perfekcyjnie produktami neutralnymi. Co ciekawsze, to są dwa produkty, które, kurczę, testuję. Raczej już się trochę nimi bawię, więc tutaj nie ma dla mnie żadnej niespodzianki, jeżeli chodzi o te produkty. Ale co chciałem pokazać? Mycie na dwa wiadra. Zobacz tę wodę. Czyściuteńka. Czyściuteńka oczywiście, plus na dwa wiadra. Ale do czego zmierzam? Bo krążą teraz, że gąbki, mikrofibry. Nie, ja cały czas zostaję przy włosie. Zdecydowanie, naprawdę. CarPro tutaj wymiata. Dlaczego? Jakość zbierania syfu, jakość, raczej jest mega delikatna. Oczywiście, jak będziesz się opierał i tar, gwarantuję Ci, że szybciej zarysujesz gąbką czy mikrofibrą niż tą rękawicą. Jak dobierzesz odpowiedni szampon, robi Ci się poducha, jedziesz i teraz wypłukiwanie. Ja już kiedyś pokazywałem. Zobacz. Umyłeś autko. A, zobacz tę wodę, jaka ciemna, patrz. To wszystko widzisz, to jest brud. Wjeżdżasz, podnosisz włos, widzisz, nie? I odwracasz i zobacz. Delikatnymi ruchami i widzisz, jest syfek. Wracamy. Zobacz, piękna sprawa. I nie ma opcji, i później pobór szamponu. Nie ma opcji, żeby tym zarysować. Oczywiście, jak ją zgnieciesz, zrobisz bąbla, jak najbardziej. Ale tu trzymamy się, tak jak kiedyś mówiłem, kierunkowości i do wymywania. Jakby Ci to pokazać, bo tutaj nie widać, szkoda. Zobacz, widzisz, ona jakby się odklejała od rękawicy. Ja temu włosowi staram się dać, żeby on się rozszerzył, żeby właśnie nie był takim glutem. I zobacz, czyściuteńka. I wjeżdżasz z tym puchem na lakier i nic dodać, nic ująć. Do tego stopnia, widzisz, się wypłukuje z zimowego brudu po pianie neutralnej, gdzie nie zbiera jak TFR, że tu we wiadrze, zobacz, mam wodę czyściutką. Dodatkowo, oczywiście, to jest też technika mycia, wiadomo, od góry do dołu, ale do czego jeszcze zmierzam? Ja osobiście uzupełniam jeszcze auto, żeby nie było nigdzie suchego miejsca. Nie pozwalamy na to. Nawet jak umyjesz, dzisiaj jest słonecznie, tył mi przysychał. Wjeżdżam z pianowicą, ten sam szampon, 21 do 20. Zarzucam na auto. Auto jest wtedy mokre. Dodatkowo masz jeszcze szampon już na lakierze i pobór szamponu, wjeżdżasz, element myjesz, max 2, no to już zależy, ale zobacz, no. I ja mam zamienić tę rękawicę, kurczę, na jakąś gąbeczkę czy mikrofibrę. No nie da rady, no nie da rady. Nie ma takiej opcji. Miłego dzionka.